Cześć, witam Was serdecznie w nowym Widoniusie, jesienną porą jeszcze. Dzisiaj zdecydowałem się, że nagram Widonius w plenerze, ponieważ jest ładna, słoneczna pogoda. Nie ma śniegu, nie ma deszczu, a wiem, że u Was, u niektórych naszych słuchaczy i prowadzących już śnieg, zima, a u mnie jeszcze ładna pogoda jesienna. Dzisiaj nawet nie jest tak zimno, można wyjść i nagrać coś w plenerze. Zapraszam Was zatem do obejrzenia. Co nas czeka w przyszłym tygodniu? Na pewno czekają nas znowu nowe audycje. W przyszłym tygodniu, w poniedziałek, wraca już audycja Decybel, więc będzie to odcinek 58. Michał Matusiak, Michael Kajs wraca do nas ze swoimi audycjami, z czego bardzo się cieszę. Tak, pociąg za nami, bo wyszedłem już z dworca. To, co mnie cieszy, to się to, że Michał wraca. Najpierw wedą te audycje w poniedziałki od przyszłego roku. Ma to się jeszcze zmienić, o czym na pewno Wam Michał opowie sam i się zdradzi ze swoimi planami dotyczącymi właśnie Decybela. Więc zaczynamy od poniedziałku, 21. audycja Decybel. A we wtorek kolejna elektroniczna terapia, czyli audycja, którą prowadzimy wraz z Michałem Jurczykiem Gackiem, znanym również jako Blind Machine. Wtorek kolejna elektroniczna terapia, jak zwykle o 21, odcinek 99. Więc za tydzień spotykamy się na kolejnej Wampiriadzie i będzie jubileusz, 100. audycja. Ale jeszcze w najbliższy wtorek audycja z numerkiem 99, na którą serdecznie Was zapraszamy. Z kolei w środę na swoją audycję zaprosi Was Piotr Paszkę z Poznania na kolejną audycję z cyklu Retrogranie. Odcinek z numerkiem 44. Też godzina 21. Naprawdę fajny dzisiaj dzień. Nawet może sobie usiąść w parku na ławeczce. Jest całkiem przyjemnie. W czwartek audycja Markowe Granie, jak zwykle. Czekam na Wasze nowości, Wasze premiery, paczuszki, dedykacje. Można wysyłać na znany Wam adres marek@l-stacja.pl. Czwartek Markowe Granie o 22. A na koniec życzę Wam miłego, udanego weekendu, fajnego popołudnia sobotniego i wieczoru i udanej, przyjemnej niedzieli, pogodnej, wesołej, może właśnie jakiegoś spaceru, spędzenia mile niedzielnego czasu. No i do usłyszenia na audycjach w przyszłym tygodniu. Przypomnijmy, będą znów 4, a tylko przez to, że wraca Decybel w poniedziałki. Więc do usłyszenia już w poniedziałek na naszym stacjowym kanale. Zapraszam też, zachęcam Was do pisania na IRC-u podczas audycji. Adres bez zmian l-stacja.pl/chat albo /IRC, obydwa linki są poprawne. No i co? Dziękuję Wam za dzisiejszego Widoniusa, że byliście ze mną, obejrzeliście i do usłyszenia w sieci. Cześć.